I wreszcie wyścig barażowy o złoty medal indywidualnych mistrzostw Polski. W kasku czerwonym Jacek Krzyżaniak, w białym Sławomir Drabik. I dramatyczna sytuacja na pierwszym wirażu. Rozstrzygnął tę walkę na swoją korzyść, nie bez kłopotów, Jacek Krzyżaniak. Sławomir Drabik był jednak zdania, że Torunianin faulował. Jacek Krzyżaniak przy ogłuszających gwizdach publiczności dowiózł prowadzenie do mety i właśnie on został indywidualnym mistrzem Polski na żużlu na rok 1997. Wielu obserwatorów częstochowskiego finału zbulwersowało chamskie zachowanie części publiczności, która obrzuciła nowo kreowanego mistrza Polski butelkami.